Dzień dobry Państwu, Polska do Rzeczy, Rafał Ziemkiewicz. I Paweł Lisicki. I mam bardzo dziwne wrażenie, jakbym się znalazł w jakiejś takiej opowieści, która tak jak czasem jest we śnie, że wszystko się dzieje poza tobą, jest niby podobne, ale całkowicie odwrócone. Widzę, że nie do końca wiesz, o jakiej metaforze chcę powiedzieć. No to ci zaraz staram powiem, się tak, nadążyć za rączym rydwanem twych myśli. Rączy rydwan mych myśli zaraz podąży prosto przed siebie. A mianowicie, jak wysłuchałem najpierw wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to był chyba 10 listopada, czy 11 listopada w Krakowie. Nie, 11 listopada w Krakowie, były dwa, tak. 10 pod tym Piłsudskim, co robi za dziadka parkingowego pod hotelem w Warszawie, a wieczorem 10 po miesięcznicy, a potem było w Krakowie 11. I dorzuciłem do tego wystąpienie pana premiera cały czas jeszcze, przynajmniej osoby, która ma być premierem, czyli Mateusza Morawieckiego w Sejmie. To co cię dziwi? To samo przez co my piszemy od lat. Tak, no właśnie, jakby połknęli do rzeczy i z brzucha czytali. Ale, no. Ale zauważyłeś, że kiedy my żeśmy to pisali od dwóch... Hańba była! Hańba! Zdrada! Zdrada, to przez was PiS przegrał wybory, boście o tym polexicie napisali, że Unia Europejska to zło. Jak można o tym mówić? Przecież krytykować Unię Europejską? A teraz nagle... Znaczy, nie no, cieszymy się... Widzisz, mój Rydwan nie jest taki całkowicie oderwany od nie. Nasz Rydwan, to już pozwól, że się podłączę do ciebie, że nasz Rydwan wyznacza, jak to się w słusznie minionej epoce nazywało, trendy. Myśmy wyznaczyli trend i to już żeśmy go wyznaczyli, panie redaktorze, jak się zaczynały te zielone łady. Chyba wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki podpisał właśnie zobowiązania dotyczące Zielonego Ładu. No i to jest rzeczywiście ciekawe zjawisko. Czy to na pewno są ci sami ludzie? Bo może ktoś nam podmienił komendanta i jego premiera. Najbardziej szokującą częścią, tam retoryka wiadomo, ale zaraz o niej powiemy, ale najbardziej szokującą konkretną częścią wystąpienia Mateusza Morawieckiego było to, że on powiedział w tym swoim wystąpieniu, że jeśli PiS byłby do władzy, to nie tylko, że niemożliwe byłyby te nowe traktaty europejskie, ale nie byłby możliwy podatek od pojazdów spalinowych. Facet się sam pod tym podpisał 2 lata temu. To jest jeden i teraz twierdzi, że coś... Czy to, co mówię, no zupełnie na serio. Największa tragedia tego, co nam się szykuje, to nie to, że Donald Tusk prawie na pewno będzie po kolei teraz wyprzedawał obszary polskiej niepodległości i je przekazywał do Brukseli. Po to tu został wysłany, niestety. Po to tu został wysłany, po to tu został wybrany. Potem dostał na to wszystko pieniądze i tak dalej. Ale, że on to robiąc będzie mówił, ale o co chodzi? Przecież ja tylko wykonuję zobowiązania, które podjął rząd poprzedni. No dokładnie. No i by trafił, ale to jest prawda, no, bo to wszystko zostało podpisane, to wszystko zostało przez Mateusza Morawieckiego wielokrotnie potwierdzane, bo to jest takich było, że 4 czy 5 razy. I teraz jakby on wychodzi i mówi, że gdyby on rządził, to on by w życiu tego nie podpisał, ale no niestety nie, znaczy jeszcze nie wiadomo, bo oficjalna wersja jest, że przecież wyczaruje większość sejmową, jakoś tam, nie wiem, nawróci PSL-owców i też by nie wystarczyło, musiałby nawrócić jeszcze z połowę Hołowniowców albo Konfederacji, więc słabo to wszystko widzimy. Nikt nie wierzy w tę większość, ale no, stwierdzenie, że ja bym nie podpisał, a on podpisze. Ale wiesz, to jest ciekawe. Na tym polega koszmar naszej polityki, że dlatego tej sztuczności, że tak naprawdę jedyne, co ich różni, to warstwa retoryczna. Ale to też ta warstwa retoryczna wyłącznie zależy od tego, po której jesteś stronie i czy akurat rządzisz, czy jesteś w opozycji. No, moglibyśmy odtworzyć 1:1 wystąpienie premiera Morawieckiego w momencie, kiedy było głosowanie nad KPO w Sejmie. Prawda? To, co on opowiadał na temat Unii Europejskiej, ten temat tych złotych gór, które tutaj się pojawią, planu Marszala, tego wielkiego sukcesu. Przypomnę to wystąpienie słynne w czasie konferencji razem z Ursulą von der Leyen o tym, ile to już żeśmy tych kamieni milowych nastawiali. I że już, że wszystko jest dobrze. Przepraszam, najbardziej, nie ma jakiego określenia użyć, ale dziwaczna, może tak, dziwaczna uchwała PiS-u
mówiąc o tym, że oni będą zawsze przy Unii stać. Jakakolwiek by była przy tobie, najjaśniejsza Unia stoi i stać chcemy. Nie wiem, czy pamiętasz, słynny wieku, no. projekt, jeden z niewielu projektów zmiany konstytucji, który wniósł pan prezydent, gdzie miał zapisać wieczną przyjaźń z Unią Europejską, że prezydent Duda, który teraz, jak rozumiem, ma być twarzą, czy chce być twarzą polskiej prawicy, wygenerował z siebie projekt, który był na poziomie projektu o wiecznej przyjaźni Polski ze Związkiem Sowieckim z 1976 roku. Muszę powiedzieć, że chyba nie ma chyba w Unii Europejskiej kraju, który by sobie Unię wpisał do konstytucji. Przynależność, bo tam nie chodziło o przynależność. Przynależność do Unii Europejskiej miała być w polskiej konstytucji. I co? Okazuje się, moja stara teza, którą kiedyś wygłosiłem, że politycy nabierają rozumu dopiero jak są odstawiani od władzy, to się nagle świetnie zrealizowało. Oni widzą, że to jest ten Jarosław Kaczyński, przepraszam, użyję tego modnego w mediach słowa, grzmi. I grzmi, że nie wolno niepodległości, wernychoryzuje, bo on tak po prostu jak... Zresztą nie, bo to nie jest ten styl, Jarosław Kaczyński nie przemawia tak retorycznie, tylko tak raczej tak może mało porywająco. Ale mocne słowa padły, że nie wolno kupczyć, chyba takie było określenie polskie, w imię jakichś tam doraźnych interesów. No to... Jeśli pamiętam, doraźny interes podpisania tego parszywego KPO i zgodzenia się na powiązanie go, bo to przecież Polska, Mateusz Morawiecki zgodził się na powiązanie wypłaty KPO z oceną praworządności przez Komisję Europejską, oceną całkowicie arbitralną, bo nie umówiono się na żadne kryteria. Nie było żadnych kryteriów. Komisja Europejska od swojej arbitralnej oceny stanu praworządności w Polsce będzie uzależniać, czy to wszystko wypłacę. To wszystko zostało podpisane wyłącznie po to, żeby można było na billboardach wtedy przed wyborami chyba europejskimi, jeśli pamiętam, czy jakimiś, napisać, że mamy 750 miliardów złotych, dostaniemy i tyle pójdzie na zdrowie. 770. 770 miliardów złotych. Widzisz, 20 miliardów zgubiłeś. Zgubiłem 20 miliardów od razu na ty, ale nieważne. No. Ja już pomijam, co od razu mówić, że to była skrajna głupota chwalić się tymi miliardami, zanim one zostały podpisane. Na zasadzie obietnicy na gębę, która potem nie została dotrzymana oczywiście. Bo i każdy rozsądny człowiek powiedział, że nie zostanie dotrzymana, bo Bruksela będzie PiS czołgać, bo chce go wycisnąć z Polski, bo jej przeszkadza. To jak usiłowałem sobie przypomnieć, co tutaj może mieć Jarosław Kaczyński na myśli, mówiąc o tym wyprzedawaniu dla partyjnych interesów, czy jakichś swoich osobistych interesów Polski, no to dokładnie ten przykład mi się przypomniał, tylko że to tak jak niestety, to nie prezydent Komorowski chciał wpisywać Unię Europejską do polskiej konstytucji, to nie Platforma Obywatelska przyjęła uchwałę, że zawsze nie dopuszczą do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, choćby nie wiem, co ta Unia chciała od nas i jak nas traktowała i cokolwiek. No i teraz, i dlatego wiesz, teraz to tak mało wiarygodnie brzmi. No. Jest kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie, wiadomo, to jest pytanie, które sobie trzeba zawsze zadawać o szczerość i wiarygodność tego typu deklaracji. No bo robi to wszystko wrażenie, jak mówię, cyrku. No to znaczy w momencie, kiedy mieli władzę, mówię teraz o PiS-ie, to rzeczywiście mieliśmy kiedyś taki tekst bardzo ciekawy młodego publicysty Jana Fiedorczuka, który wykazał, wyłącznie pokazując te decyzje, które zostały podjęte, że to w czasie rządów PiS-u, zarówno tych pierwszych, czyli w roku 2005-2007, jak i tych drugich, czyli on to napisał jeszcze przed tymi wyborami, więc zakładał, że być może będzie dalej, integracja z Unią, czy ustępstwa wobec Unii nigdy nie szły tak daleko. No przecież słynny przypadek początku. Znaczy szły w tych okresach tak daleko, jak nigdy indziej. Prawda? I przecież i niestety, jak patrzysz na to abstrahując, oczywiście to jest zabieg może nie do końca uczciwy, bo kontekst, prawda, jest to partia zdrady, to, że Platforma wszystko była gotowa oddać i tak dalej. Ale brutalna prawda. Przynajmniej tego nie ukrywa. No ale tego nie ukrywa. A ci cały czas używając tego sztafażu wielkiej, bogoojczyźnianej retoryki o tym, że ani krok w tył, że guzika nie oddamy, że walczyć będziemy. Przy czym prawda jest taka, że nawet ta retoryka po dwóch latach rządów Beaty Szydło zniknęła. No taka jest prawda. To znaczy jeszcze koniec rządów Beaty Szydło, to jeszcze... Jeszcze były takie, stawiamy opór. Tak, a potem... Udajemy przynajmniej. A potem nagle nastąpił zwrot, odpłynięcie
I wtedy był ten okres, kiedy wszyscy ci, którzy krytykowali i podważali naszą wieczną przyjaźń z Unią Europejską, byli traktowani jak zdrajcy, jak ci, którzy w ogóle nie rozumieją, o co chodzi, bo PiS tu buduje wielką, dziejową, wspaniałą, prawda, wspaniałe porozumienie. Więc to jest trudne do ogarnięcia. Przepraszam. Dlaczego PiS był taki przekonany? Bo PiSowi się wydawało, że on teraz przejmie tą pałeczkę tej najbardziej europejskiej części, bo oni zbudują tutaj tą prawicę, która będzie akceptowana w Brukseli. Częściowo tak, tak. Znaczy, innymi słowy chciałem powiedzieć to samo mniej więcej. Znaczy, ale powiedz innymi. Ja, bo nie wiem, czy w ogóle powinienem to wznać, ale przymierzam się do napisania książki o Jarosławie Kaczyńskim. Mam tytuł, no to powiem ci szczerze, że już czekam. I mam tytuł, to od razu copyright, że to moja książka, taki tytuł Starzec Alfa to się będzie nazywać. I szukam tego klucza do Jarosława Kaczyńskiego, zresztą od dość dawna, bo częściowo go znalazłem w czasie Wrzeszczących Staruszków, które było podsumowaniem pierwszego PiS-u 2005-2007. I wracając do tego wszystkiego, ja się zastanawiam, to stwierdziłem, że rację mają ci, którzy mówią, że główną cechą Jarosława Kaczyńskiego jako polityka jest przerost taktyki nad strategią. Mm. To znaczy on myśli bardzo sprytnie, ale na krótki termin. Bez liczenia się, to co sprawia, że często zastawia pułapkę sam na siebie. No tak jak z tym Trybunałem Konstytucyjnym, który rozpiżył zupełnie bez sensu, tylko po to, żeby Andrzeja Dudę zmarginalizować, upokorzyć i zabezpieczyć się, żeby on się nie wybił na niepodległość. A potem w 2020 roku, jak Trybunał orzekł coś, co musiał orzec, to nikt w Polsce nie uwierzył, że to orzekł Trybunał Konstytucyjny, bo wszyscy uznali, że zadzwonił Jarosław Kaczyński do przyjaciółki i kazał, prawda? No ale trudno się ludziom dziwić, że tak uważają. Można im długo tłumaczyć, że orzeczenie Andrzeja Zolla, że logika, że konstytucja, że to wszystko. Tak... Nie, no po prostu. I tutaj zderza się teraz dzisiaj Kaczyński po przegranych wyborach, zderza się z Kaczyńskim sprzed wyborów, który, bo jednak myślę, że to na jego poziomie było i dlatego Mateusz Morawiecki w ogóle... Zacznijmy od tego, że w ogóle dlatego się pojawił Mateusz Morawiecki, tak? Przecież on nas miał pojednać, znaczy nas, PiS miał pojednać z Unią. Tak. Po to został wybrany w miejsce Beaty Szydło. Myślę, że Jarosław Kaczyński, tak, w Polsce to ja wygrałem i znalazłem perpetuum mobile, bo tu każdy, co wygra, to uważa, że znalazłem na zawsze. Na zawsze. Znalazłem perpetuum mobile, czyli rozdajemy pieniądze. 500 plus, 800 plus, 300 plus, ołówkowe, zaśmowe, tam, ja już nie pamiętam tych wszystkich plusów, nie wszystkie wyszły, z mieszkaniem nie wyszło, ale to rozdajemy, prawda, przywróciliśmy godność Polakom, likwidujemy różnicę tę majątkową, ten rozdziew między najbiedniejszymi a najbogatszymi, bo rzeczywiście on jest w tej chwili w Polsce najmniejszy w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, tu w Polsce już wszystko mamy, no mamy takie wyspy, prawda, stawiające nam opór, jak na przykład ten rokosz prawniczy. A gdzie ma ten rokosz prawniczy oparcie? No w Unii Europejskiej. Więc Unia Europejska musi się pogodzić z tym, że my rządzimy, a pogodzi się wtedy, jak zobaczy, że my jesteśmy też fajne chłopaki i my im też wszystko jakby podpisujemy i nie muszą stawiać na tego ryżego, bo z nami też wszystko załatwią. Nie wiem, czy już wtedy Jarosław Kaczyński myślał o Tusku jako o ryżym, bo teraz o nim tak mówi. Ale myślę, że takim argumentem na rzecz tego jest właśnie to rzeczywiście innymi słowami, ale to jest dokładnie to. To znaczy on, w tym sensie prezes uznał, że on mając kontrolę nad Polską i może pokazać tak, słuchajcie, i tak będziecie się musieli ze mną dogadać. I będziecie musieli, bo ja i tak wygram wybory. I tak wygram każde kolejne wybory, ale i tak zrobię, ale w gruncie rzeczy, dlaczego wy nie chcecie się ze mną pojednać? No owszem, są pewne sprawy trudne, tam nie wiem, LGBT, gender i tak dalej, ale słuchajcie, no to zresztą pokazały ostatnie dwa lata, nawet i w tych sprawach może, w tych sprawach damy radę, no może nie będziemy tego podnosili. Właściwie wszystko, co PiS robił w tych sprawach, to się ograniczało do poziomu jakichś tam żarcików rzuconych gdzieś tam, którym się potwornie ekscytowała. Przypomnę wręcz wywarcie nacisku na nadgorliwe samorządy, które przyjęły uchwały o tym, że nie wolno tym seksedukatorom tęczowym wchodzić do szkół. To jeszcze zostały zjechane tam przez ministra Budę, chyba to ono... Próbował opowiedzieć, że to episkopat Nawet, co jest zresztą też takim bardzo charakterystyczne dla teatralizacji życia politycznego, przecież nawet aborcję PiS już prawie zalegalizował, tylko nieoficjalnie, prawda, przez rozszerzenie wskazań w rozporządzeniu ministra. To zostało zablokowane przez pro-liferów, ale to by oczywiście i tak nic PiS-owi nie pomogło.
Tak samo jak obecna ekipa też będzie, może skorzystać z tej samej drogi teoretycznie i każdy będzie mógł dziecko zabić, jak będzie chciał. Wydaje się, interpretacje mówią, są o przesłance zdrowia psychicznego. Nie chciałem im tego podpowiadać, ale to jest to powszechne. Z tym, że im nie o to chodzi. Oni muszą skalp odzierżyć, prawda? Oni muszą sukcesem się pochwalić. To nie chodzi o to, że muszą pochwalić się sukcesem, a PiS mógł to zrobić takim potajemnym. Znaczy mógł zrobić to na drodze tak zwanej interpretacji wyjaśniającej. Tylko nie zrozumiał Jarosław Kaczyński w tej swoim taktycznym myśleniu, nie zrozumiał jednego, że nigdy nie uzna go Unia Europejska za swojego, bo to jest nie to DNA po prostu. No. Nie mówię oczywiście o DNA w sensie kulturowym, przenośnym, nie chodzi o kwestie etniczne, rasowe, tylko chodzi o to, że oni go nigdy po prostu, nigdy PiS nie zostanie uznany za partię, która ma prawo normalnego obywatelstwa, bo jest spoza towarzystwa. No. Po pierwsze jest spoza towarzystwa, po drugie być może by się to bardziej udało, gdyby PiS był tak scementowany, jak to nam próbowano wmówić. No jednak miałeś tam silną grupę, nazwijmy to tak, eurorealistów, a przynajmniej werbalnych eurorealistów, czyli cała grupa skupiona wokół ministra Ziobry, no to jednak było kilkanaście głosów, czyli Suwerenna Polska. I miałeś też poszczególnych posłów, takich jak Krasnodębski czy jak Legutko, no, którzy mówili o Unii bardzo ostre rzeczy. Czyli tak, no, po co Unii paktować z kimś, kto wciąż jakieś tam daje oznaki, że nie wiadomo do końca, czy można mu ufać. No wprawdzie wydaje uchwały mówiące o tym, że przy Unii, jak przy pani matce, zawsze stać będziemy, ale jakiś tam niejasny duch rokoszu może się pojawić. No to bierzmy tych, gdzie nie ma żadnych, wiadomo o co chodzi, przyjdą, będą ulegli i tyle. Tam jest z jednej strony działały takie rzeczy nakręconych emocji, bo jak rozmawiam z ludźmi, ja nie bywam w Parlamencie Europejskim, ale znam ludzi, którym regularnie bywają. Oni mówią, że tam emocje nienawiści do PiS-u przez tych kapusiów polskich z Platformy zostały tak podkręcone, że tamten PiS, nawet w ogóle te wszystkie rzeczy, co Morawiecki podpisywał, to było, no dobra, to odnieśliśmy sukces w walce z faszystami, ale oni nie przestają być faszystami. Tak. Postrzegani jako przecież ten Biedroń, który tam wygadywał idiotyzmy, że on nie może w Polsce wejść do restauracji, bo w Polsce do restauracji się homoseksualistów nie wpuszcza. Prawda? To oni w to wierzą, w te głupoty. Ale tutaj wracając do tego, co ty powiedziałeś o prezesie Kaczyńskim, i to jest dla mnie to jest odkrycie w pewien sposób, że człowiek tak doskonale obeznany, jeśli chodzi o polską politykę i rozkłady sił i tak dalej, moim zdaniem kompletnie nie rozumie układu sił europejskich i światowych, a w europejskich kompletnie, ponieważ w Unii Europejskiej, szczególnie w Parlamencie Europejskim, to, co u nas jest skrajną lewicą w tej chwili, jest tam absolutnym centrum. I on tego po prostu nie rozumie. Jego świadomość w pewien sposób się zatrzymała na poziomie pewnie tam lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych, kiedy była inna Unia Europejska. Powiedziałem się inaczej, że trochę w czasach de Gaulle'a, którym się fascynuje i na którego się często powołuje Jarosław Kaczyńskiego na litość boską. Tak to było w latach 60. To znaczy, było Macron ponad pół wieku, jest na Gaulle, prawda? Był jeszcze w międzyczasie, zdążył być Mitterrand. Nastąpiła cała ta gigantyczna zmiana polityki francuskiej. Także, że pełna zgoda, że sam ktoś to choćby werbalnie, to nie są czasy, kiedy pozwolą ci, dobra, ja de facto będę wasz, ale pozwólcie mi zachować pozory, że jestem katolikiem. Nie ma. Ktokolwiek mówi o patriotyzmie, ktokolwiek mówi o interesie swojej ojczyzny, jest wrogiem, koniec. Do wykasowania. Przed kilkunastu lat słynne przesłuchanie na potencjalnego kandydata na komisarza europejskiego Rocco Buttiglione. To Rocco Buttiglione właśnie dlatego, że powołał się na katechizm, czyli na to, że dla katolika to jest ważne. Nauczanie Jana Pawła nie został wybrany. Nie mógł być. Rocco Buttiglione w tych kategoriach ideologicznych polskich nie jest żadnym radykałem. To jest człowiek, a w polskich warunkach to jest człowiek, powiedziałbym gdzieś, kategoria centrolewicy, tak byśmy powiedzieli. Czyli jest trochę taka, dawny Tadeusz Mazowiecki. A na Zachodzie on został uznany za skrajnego radykała. Bo tylko dlatego, że powiedział, że dla niego homoseksualizm jest grzechem. Przy czym nie mówił, że z tego coś wynika, bo ludzie generalnie grzeszą i nie każdego trzeba za to chłostać, karać, prawda, czy więzić. Ale wystarczy, że sam fakt, że uważa, że homoseksualizm jest grzechem, że seks homoseksualny jest grzechem, nie sama skłonność, no to już, prawda, wystarczył, żeby został faszystą. Krótko mówiąc. I tego Kaczyński kompletnie. Tego kompletnie nie rozumiał, że od początku on jest albo skazany na wojnę z Brukselą. Albo wygra, albo przegra. A on przyjął najbardziej zaskakującą wersję, czyli odrzucając to, że jest w stanie wojny,
że tak powiem, dążył do kompromisu, który nie był możliwy, przez to oddawał pole i przegrywał na każdym polu po kolei, wymuszając kolejne zgody, albo inaczej, bo przecież te skąd się też biorą te kolejne pomysły, ten prawda, traktat, przywołanie Spinellego, ten manifest Ventotene, który jest, znalazł się, prawda, w tych uchwałach, czy w tych pracach Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego. No stąd, że oni poczuli słabość. No po prostu jak zauważyli, że my podpisujemy raz za razem kolejne rzeczy, to można iść z tym dalej. Tak, no. To prawda, że Polska odegrała jeszcze rolę takiego poligonu przy całej awanturze, jak tu niby ta Polska jest kronombrna strasznie, to przez tę grzeczność i kładzenie uszu po sobie, ona pozwaliliśmy daliśmy sobie preteksty. Znaczy pozwaliliśmy stworzyć precedensy pewne, no bo jak to profesor Gontarczyk to historyk oczywiście, mówił, że zgodnie z zasadą prawdziwą chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak my dostajemy, TSUE rzeka coś, czego nie ma prawa orzec, nie ma na to żadnej podstawy prawnej i my głośno mówimy, to jest bezprawie, to jest bezprawie, no dobra, zgadzamy się, no to w tym momencie się zgadzamy, to legalizujemy bezprawie i wtedy Unia Europejska wobec wszystkich innych krajów już mówi, ten wyrok jest precedens, że w Unii Europejskiej TSUE ma taką kompetencję, bo jak wydał wyrok w sprawie Polski, to Polska się temu musiała podporządkować, więc inni też. Więc... Przypomnę przecież słynny wyrok, który niestety był to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego nasz rząd tak naprawdę nie bronił, mówiący o tym, że jeśli chodzi o polskie prawo, to Unii Europejskiej przyznajemy kompetencje jedynie w tych dziedzinach, gdzie to zostało tak wyraźnie napisane. Tak jak to inne trybunały zresztą. Ale zauważ, że nasz Trybunał Konstytucyjny wydał to wyrok, wydał ten wyrok. A oni to uznali ten wyrok za nielegalny, a PiS do dywmiech, tak. Parę bez głupich aluzji do nazwisk, przepraszam. No, ale jeszcze jedna rzecz, myślę, w tym też była. To znaczy, z punktu widzenia Unii Europejskiej też nie jest z tej eurokracji Berlina, nie jest do przyjęcia, żeby rządził, czy nie jest dla nich wygodne, żeby w jakimś kraju rządził polityk, który ma duże poparcie społeczne, w związku z czym może się im stawiać. I myślę, że część wyboru tego, żeby postawić na Tuska, to też jest wybór tego, że Tusk będzie uzależniony, prawda? Bo on już widać, jak on tam od razu poleciał do pani der Leyen, którego tak samo upokorzyła, jak upokarzała wcześniej Morawieckiego czy Dudę, to znaczy wysłał, że teraz znowu się powtórzyła ta sytuacja, że to polski premier po rozmowach z eurokratami wychodzi i mówi, ustaliliśmy coś, ale nie ma, że obok niego jest pani von der Leyen i mówi, tak, ustaliliśmy coś, tylko on to mówi sam. I za tydzień się okaże, że nic nie ustaliliśmy, bo pani Jurowa powie, że są nowe warunki. Ja myślę, że mu coś dadzą. Ale dadzą mu, jak będzie grzeczny. Jak będzie grzeczny, dokładnie. Jak by nie był grzeczny. Ale on nie może być niegrzeczny. Znaczy, na tym to polega. Teoretycznie polityka polega na tym, że zawsze trzeba, a może się zbiesi, a może, nie wiem, nawrócenie przeżyje, co jest mało prawdopodobne, ale zobacz, że Tusk jednak poszedł w mimikrę teraz kompletną, bo nastroje społeczne w Polsce to jednak, to jest miernik. No, zgodnie z tą starą zasadą Rochefoucauld, że obłuda to jest ten hołd, który zło składa dobru, występek składa cnocie, że przecież wygrał nagle jakiś Tusk przemalowany na biało-czerwono. O tak, on teraz jest wielkim patriotą. Totalna zmiana. Tak. Przed pierwszym posiedzeniem Sejmu była ta Rada Krajowa. To jest, no nie chciało mi się siedzieć, ile razy nagle powtarza Donald Tusk w swoim przemówieniu ojczyzna, ojczyzną, ojczyźnie, w ojczyźnie, prawda, i dla ojczyzny, i przez ojczyznę, i przy ojczyźnie, i Polska w sercu biało-czerwonym. I oni, aż się człowiekowi zwracało, szczerze mówiąc, jak to oślizłość patrzył. Oni teraz to są tacy patrioci. A tak taka Unia myśli, kurde, a może jak im odbije i będą się jeszcze bardziej chcieli podlizać społeczeństwu polskiemu i nie tylko będą mówić, że są patriotami, ale będą chcieli na przykład pokazać, że coś potrafią dla Polaków zrobić, co jest w interesie Polski, a niekoniecznie w interesie Europy Zjednoczonej. No, ale zobacz, lepiej mieć tutaj trzymanie go za to na pewno, ale mnie bawi jeszcze jedna rzecz, że zobacz, że cała argumentacja PiS-u w czasie ostatnich tam kilku lat była taka, my nie możemy krytykować Unii, my nie możemy iść na zwarcie z Unią, bo społeczeństwo tego nie chce.
Przepraszam, to społeczeństwo, to samo społeczeństwo, które tego nie chce, rozumiem, teraz tego nagle zachciało w momencie, kiedy PiS przeszedł do opozycji. No bo przecież to pokazuje, do jakiego stopnia jest traktowane wyłącznie cynicznie, instrumentalnie, ale też do jakiego stopnia, zauważ, ten potencjał realny, krytyczny wobec Unii jest, tylko że nie potrafił się po niego nikt schylić, właśnie dlatego był szantażowany przez te salony i w końcu wyraz wykorzystuje to PiS i okaże się nagle, że Mateusz Morawiecki będzie głównym retorem ostrych walki, ani kroku w tył, niczego Unii nie podpisywać. Prawda, żadnych ustępstw. Dopóki nie zostanę znowu premierem, wtedy wszystko podpiszę. No to tak jakby w tym. Dlatego to jest, ja słabo wróżę tej retoryce, dopóki ona jest głoszona przez właśnie Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego. Bo oni są po prostu absolutnie niewiarygodni w tym. W związku tej dziedzinie są zupełnie niewiarygodni. W związku z tym absolutnie nie dotrze to do nikogo poza takim żelaznym elektoratem i myślę, że do nikogo innego nie ma dotrzeć, bo to jest ten moment, kiedy PiS musi zewrzeć szeregi i przede wszystkim obronić się przed pokusą jakichkolwiek rozliczeń, refleksji jakiejkolwiek nad przyczynami przegranej i ewentualnymi zmianami, które by z tej refleksji miały wyniknąć. Także silna polaryzacja, o której mówiliśmy, omawiając pierwszy dzień w Sejmie, plus silna tożsamość. Silna tożsamość, dokładnie. Tutaj zauważ, bo teoretycznie logika by mówiła tak, skoro możemy się posłużyć tą retoryką teraz, kiedy jesteśmy, czy będziemy w opozycji, to tak samo mogliśmy się nią posłużyć przedtem, będąc w rządzie i co więcej, wykorzystać ją do zbudowania poparcia dla znacznie mocniejszej polityki wobec Unii Europejskiej. To jest logiczne. Tylko tu jest jeszcze... Tylko trzeba było chcieć, ale myśmy tego nigdy nie chcieli. Tu jest jeszcze jedna rzecz, bo jak mówię, pół biedy to jest to, że politycy patrzą w sondaże i się kierują sondażami, ale prawdziwe nieszczęście, że nie potrafią ich czytać. A sondaże, bo to jest taki fenomen, że Polak spytany, czy popierasz członkostwo w Unii, 80%, ale jak spytasz o jakąkolwiek konkretną politykę, czy popierasz przekazanie zarządu nad lasami Unii Europejskiej, czy popierasz wspólną walutę, to już wtedy 80% jest przeciwko. Czyli Polacy chcą, ale nie chcą. Chcą jakieś, popierają członkostwo w Europie, ale jakieś abstrakcyjne, nieistniejące, natomiast realnego nie popierają, tylko politycy tego nie widzą, bo oni pracują na teatrze. No to jest tak jak moje ulubione sondaże na temat aborcji, gdzie jak spytasz, czy chcesz, żeby aborcja była powszechnie dostępna i bezpieczna, to masz większość za aborcją, ale jak spytasz, czy chcesz aborcję na życzenie, no to większość, zdecydowana większość powiada, że na życzenie to nie. Tak, no, że to jest kwestia, prawda, ale to wynika z jednej rzeczy, o której żeśmy już mówili, że nie masz, że w Polsce ta część polityczna nie ma strategii. To znaczy, to nie jest tak, że masz pewien cel, który chcesz osiągnąć, tylko to wszystko jest poddane temu, żeby zachować władzę w tych miarach tych, prawda, różnych manipulacyjnych rozgrywkach. To jest zresztą jedna rzecz, która też mnie bardzo bawi i to będzie, no, aż czekam, jakie będą teraz przewrotki retoryczne tutaj PiS-u, bo przypomnę, że w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki wrócił wtedy z Brukseli i podpisał się pod tym projektem Pieniądze za praworządność, czyli tak naprawdę to był ten kamień milowy, który tak naprawdę do tej pory jest największym ograniczeniem polskiej suwerenności od ever, tak bym powiedział, od 1989 roku. Ale najbardziej mnie bawiło to, że przecież pod tym podpisał się również Viktor Orban. Tylko nie wiem, czy pamiętasz taką wypowiedź Viktora Orbana, że ja zrobiłem wszystko pod przywództwem Mateusza Morawieckiego. Tak. Czyli bardzo zręcznie... Zaufałem Morawieckiemu i zdaje się, że... Co zręcznie... Że tak jakby przerzucił wtedy odpowiedzialność, którą pan premier wtedy radośnie na siebie wziął. Tak! Wielki sukces odnieśliśmy dzięki temu, że... Pokazaliśmy Unii, że jesteśmy przewidywalnym, poważnym partnerem. No i teraz, że tak powiem, będąc opieczętowany jako wielki przywódca, który się podpisał pod projektem, pod którym teraz twierdzi, że się nie podpisał, no będzie naprawdę radosną rzeczą oglądanie tych fikołków, które będą teraz, wiesz, wykonywane. No i to jest, pytanie jest oczywiście takie, czy pelikany to łykną, bo mówiąc oczywiście o żelaznym elektoracie takim, który zwykle łyka wszystko, no pewne łykną, jak i się pozbawi jakiejkolwiek alternatywy. No i teraz jest... I jeśli, bo to jest jedyna rzecz, bo tak naprawdę
jedyną grupą w obrębie PiS-u, która mogłaby tutaj tę sprawę podnieść tak, jak my to pokazujemy, to jest suwerenna Polska, która akurat w tej sprawie miała czyste sumienie, bo od początku krytykowała podpisanie przecież tych umów. Prawda? Krytykowała, jakkolwiek oczywiście uczestniczyła, ale werbalnie, publicznie krytykowała. Mieliśmy nawet wywiady na ten temat i wszystko było, prawda? No dobra, że teraz, ja też jestem bardzo ciekaw, no co zrobi teraz suwerenna Polska, bo oni w pewien sposób przez ten zwrot Morawieckiego z Kaczyńskim znaleźli się w bardzo niewygodnej sytuacji. No bo tak, są razem, więc nie mogą krytykować niby. Ale z drugiej strony, jak tego nie będą robili, to ta ich odrębność werbalna, ale jednak całkowicie zniknie. Ale w dodatku bardzo możliwe, że dadzą sobie ukraść temat, bo nie są mistrzami w zarządzaniu emocjami, a PiS jest tutaj zręczniejszy, że chodzi o swój żelazny elektorat i jakieś tam narzędzia do komunikacji z tym żelaznym elektoratem zachowa. I to będzie kontrolowane, będą narzędzia przez Kaczyńskiego, nie przez Ziobrę. Więc możliwe, że dokonają takiego klasycznego ukradzenia tematu, jaki zrobił na przykład Tusk w 2014 roku, kiedy po inwazji Zielonych Ludków na Krym, prawda, do tego momentu jechał po Kaczyńskim, że to on jest, skłóca nas z Rosją, prawda, psuje stosunki z Putinem, przy czym z dnia na dzień nagle ogłosił, że Kaczyński jest agentem Putina, a on jest wrogiem Putina. I ponieważ wtedy miał w ręku i TVP, i TVN, i to narzucił narrację. To narzucił narrację, zresztą dlatego teraz robi wszystko, żeby odzyskać. A w pewien sposób podobny zabieg PiS z kolei zrobił z Konfederacją w sprawach ukraińskich, kiedy też był najpierw, prawda, miał twarz wielkiego, kogoś, kto dąży wyłącznie do zgody i do porozumienia, ale nagle jak się zorientował, że to za bardzo Konfederację buduje, to przeskoczył i stał się głównym obrońcą polskich interesów. Czyli co? Czyli obecny infant Mateusz Morawiecki stanie się po prostu poprzednim infantem Zbigniewem Ziobro, no tak. A ten się stanie niepotrzebny. Może tak być.